Cześć i czołem, witajcie znowu, witajcie ponownie na moim kanale. Ja się nazywam Ania Gleń. Dzisiaj przychodzę do Was z garścią nowości pielęgnacyjno-kosmetycznych, takich nowości, które pojawiły się u mnie ostatnio, które testuję już od jakiegoś czasu i na których temat mam do powiedzenia trochę, bo to nie są takie nowości, wiecie, pierwsze wrażenie, tylko już trochę sobie potestowałam i trochę mogę o nich poopowiadać. Ale dzisiaj to też odcinek specjalny, ponieważ kilka dni temu właśnie tutaj na moim kanale wybiło 9 tysięcy subskrypcji. Tak, jest nas już 9 tysięcy, za co jestem niewymownie wdzięczna. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że jest nas już tak dużo, że ten kanał rośnie, że mogę się dzielić z Wami swoimi wrażeniami i prowadzić dalej ten kanał, że komentujecie moje filmy. Naprawdę jestem strasznie, strasznie szczęśliwa. Chciałam Wam również podziękować, więc na końcu tego filmu oczywiście będzie rozdanie. Ale jeżeli jesteście tutaj nowi, to gorąco Was zachęcam do subskrypcji. Tu znajdziecie taki czerwony przycisk, jeżeli go naciśniecie, będziecie na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. Staram się naprawdę bardzo mocno, żeby dwa razy w tygodniu pojawił się nowy filmik. Nie przedłużam, nowości pielęgnacyjne, twarz, ciało, włosy, zaczynamy! I pierwsze na tapet idą szampony do włosów. Pierwszy z nich to jest kosmetyk z Phyto Cosmetics. To są kosmetyki, jeśli się nie mylę, rosyjskie. I to jest produkt, który zamówiłam na Allegro, zresztą ten drugi też, u jednego sprzedawcy. I tutaj jest z tyłu adnotacja, to jest kosmetyk, który bazuje na orzechach piorących. Jest tutaj również wyciąg z drożdży i z szyszek chmielu, to jest produkt naturalny, chociaż nie wiem w ilu procentach, czy to jest 100%, ale nie wiem, słuchajcie, to jest cyrylica, 100% nie wiem czego. Natomiast sam skład, orzechy piorące, drożdże, które wiem, że bardzo fajnie działają na włosy, no skusiły mnie do tego, żeby zakupić. Dodatkowo cena, no słuchajcie, 9 zł, dużo nie tracę, pomyślałam sobie, spróbuję, sprawdzimy, jak te orzechy piorące zachowują się na włosach, bo słyszałam wiele dobrego o orzechach piorących, szczególnie są polecane orzechy osobom, które mają alergie skórne, że jest to tak strasznie delikatna formuła, że właśnie super jest na przykład sobie wyprać ubrania w orzechach piorących, że to nie podrażnia skóry, świetnie się sprawdza. I pomyślałam, że spróbuję. I powiem Wam, że naprawdę świetnie się ten szampon sprawdza na włosach. Używam go ja i mój mąż, stoi on pod prysznicem i jest to niesamowicie wydajny kosmetyk. Naprawdę niewiele trzeba, żeby uzyskać strasznie gęstą, stabilną i oczyszczającą pianę. I jakie było moje zdziwienie, kiedy mój mąż, który zazwyczaj jest bardzo zachowawczy w opiniach, jeżeli chodzi o kosmetyki, pewnego dnia po prostu do mnie podszedł i mówi: słuchaj, ale ten szampon, który tam stoi pod prysznicem, jest naprawdę świetny, włosy, no, czuję, że włosy są takie grubsze w dotyku i że są uniesione i naprawdę super. Jeżeli mój mąż mówi takie rzeczy, to naprawdę warte jest to uwagi, no bo mężczyźni, jak wiecie, nie są wylewni, jeżeli chodzi o recenzje kosmetyczne, więc tutaj taka informacja, że to jest tani, a dobry szampon. Jeszcze ważna rzecz, jak wiecie, ja ostatnio używam tej metody olejowania włosów i praktycznie przed każdym myciem olejuję włosy. I to jest szampon, który super sprawdza się właśnie do domywania tych olei. Ja rzadko emulguję włosy odżywką. Czasami to robię, mam taki jeden produkt, który super się sprawdza, natomiast częściej domywam jednak te oleje szamponami i świetnie sobie ten szampon radzi. Podobnie jak ten drugi, który za chwilę Wam pokażę. Często zdarzała mi się taka sytuacja, że moje szampony nie dawały sobie rady właśnie z domywaniem olei, że się po prostu nie chciały pienić, nie chciały zdomyć tego oleju, po czym moje włosy były po prostu klapnięte, nie miały tej siły witalności, nie były takie, wiecie, odbite od nasady. To po pierwszym użyciu, nawet jeżeli nalejemy na taką grubą warstwę oleju ten szampon, świetnie się pieni, świetnie domywa, super produkt, 9 zł, naprawdę rewelacja. I drugi szampon, który zakupiłam u tego samego sprzedawcy, to jest szampon, o którym już Wam mówiłam właśnie przy filmiku z olejowaniem włosów. To jest szampon Cafe Mini Professional i to jest szampon z ceramidami, bez SLS-ów, SLS-ów, silikonów, parabenów i tych wszystkich innych substancji i składników. W tym szamponie też tego nie znajdziemy. I o tym szamponie mogę powiedzieć dokładnie to samo, że świetnie domywa oleje, super się pieni, fajnie się sprawdza właśnie przy olejowaniu włosów, bardzo dobrze oczyszcza włosy. Jest trochę droższy, bo za niego zapłaciłam jakieś 18-19 zł, nie pamiętam, więc w zasadzie dwa razy drożej. No ale naprawdę też fajnie się sprawdza i nie mam na razie nic złego do powiedzenia na jego temat. Zauważyłam również, że bardzo fajnie te szampony nawilżają włosy i nawilżają skórę głowy,
co w moim przypadku ostatnio jest bardzo, bardzo ważne, bo nabawiłam się dosyć nieprzyjemnej sprawy, jaką jest łupież. Nie jest to jakiś wysyp nie wiadomo jaki, ale zauważyłam kilka paproszków na głowie. Nie wiem teraz po jakim szamponie czy po jakiej odżywce nabawiłam się tego. Mam pewne przypuszczenia. Natomiast te szampony uratowały sytuację i naprawdę widzę, że bardzo fajnie nawilżają skórę głowy i włosy. Także fajna sprawa, to są takie właśnie nowości u mnie rosyjskie, zakupione na Allegro, które mogę Wam polecić. Naprawdę fajnie czyszczą włosy, fajnie doczyszczają, nawilżają, super niedrogie. No i mi się sprawdzają ostatnio. I kolejne dwie rzeczy to są rzeczy do pielęgnacji ciała, a raczej do oczyszczania ciała. Są to olejki pod prysznic z marki Eco Laboratoria. Mam tutaj dwie butelki, kupiłam u tego samego sprzedawcy co te szampony i to jest pierwszy marokański olej pod prysznic nawilżający i drugi indyjski olejek pod prysznic odmładzający. Tutaj jest 95% pochodzenia z substancji pochodzenia naturalnego i ponad 10% składu to są oleje. Czyli te produkty będą świetnie nawilżały skórę, nie będą jej, tak wiecie, pozostawiały takiej piszczącej, takiej zdrapanej z naszej bariery ochronnej. Skóra pozostaje super nawilżona i przepięknie, subtelnie pachnie. To są olejki, które zostawiają faktycznie bardzo ładny zapach na skórze i są niesamowicie wydajne. To jest coś, za co kocham te produkty, że naprawdę taka jedna butelka stoi kilka miesięcy pod prysznicem i ona się nie chce skończyć. Jeżeli mnie oglądacie faktycznie, to ja już się kilka razy wylewałam tutaj na temat tych olejków. One są naprawdę rewelacyjne, bardzo je lubię i z chęcią do nich wracam. I jeszcze co do ceny, jedna taka butelka kosztuje kilkanaście złotych. Nie pamiętam, czy to było 15 czy 17. Kilkanaście złotych za taką butelkę i tutaj jest 250 ml tej emulsji. I kolejna nowość u mnie to L'Oreal Stylista Blow Dry. Krem do stylizacji, 3-dniowa ochrona przed puszeniem i wysoką temperaturą. Krem o nietłustej konsystencji, co jest bardzo ważne, szczególnie w moim przypadku, kiedy mam włosy cienkie i brak im właśnie puszystości, brak im takiego życia i zazwyczaj są oklapnięte. Unikam produktów, które obciążają włosy. I to jest właśnie krem, który nie obciąża włosów, ma nietłustą konsystencję, a jest kremem. I to jest krem, który faktycznie bardzo ładnie chroni włosy i użyłam go przez ostatni miesiąc, bo jak wiecie, cierpię na zniszczone końcówki, już teraz nie, bo sobie podcięłam, ale w momencie, kiedy jeszcze te moje końcówki były bardzo zniszczone, to właśnie szukałam preparatu, który będzie chronił przed wysoką temperaturą, przed stylizacją, bo ja suszę włosy, kręcę włosy, używam lokówek, prostownic i różnego rodzaju sprzętu z wysoką temperaturą, więc szukam produktu, który będzie chronił włosy i właśnie mój wybór padł na L'Oreala. Kupiłam w Rossmanie, zapłaciłam gdzieś około 20 zł, już teraz nie pamiętam. Jak znajdę cenę, to na pewno Wam napiszę tam na dole. Możecie znaleźć. Natomiast to jest krem, który zaskoczyłam się bardzo po pierwszym użyciu, ponieważ on przepięknie pachnie. Oprócz tego właśnie, że chroni włosy, że spełnia swoją funkcję ochronną, to jeszcze dodatkowo mam taki bonus, który uprzyjemnia mi ten rytuał pielęgnacyjny, ponieważ naprawdę niesamowicie pięknie pachnie. Rzadko zdarza mi się tak zaskoczyć przyjemnie właśnie zapachem kosmetyku do włosów, który tak naprawdę jest kosmetykiem ochronnym, ale również właśnie no, cudownie pachnie, więc mój ulubieniec ostatnio używam, no tak jak już powiedziałam, około miesiąca, ale tutaj wiecie, po ciężkości nie widzę jakiegoś dużego ubytku. Wydaje mi się, że w dalszym ciągu to jest cała butelka, a używam bardzo często, bo używam po każdym myciu włosów i tutaj naprawdę niewiele tego trzeba, bo jedna pompka, zobaczcie, to jest taka gęsta konsystencja, ale wydaje mi się, że będzie bardzo, bardzo wydajny. Kolejna nowość u mnie to jest olejek do oczyszczania i demakijażu twarzy z marki Creamy. Jeżeli oglądacie mój kanał, to wiecie, że ja markę Creamy bardzo lubię, bardzo cenię. Lubię ich za ich szczerość, za naturalne składy, za to, że starają się naprawdę super dbać o naszą skórę. Dobierają takie wyjątkowe składniki, takie naprawdę super działające. Jest tutaj mnóstwo olei, mnóstwo ekstraktów roślinnych. Czuć w ich składach, że to są takie naprawdę zielone produkty. I ten olejek to jest nowość w asortymencie Creamy. Ja mam ten wcześniejszy ich olejek Moringa For You, a to jest olejek Calari Pure.
Jak już mówiłam, uwielbiam właśnie Creamy za ich taki naturalny skład. Przeczytam może kilka składników. Tu jest olej z pestek morelli, jest olej konopny, olej z czarnuszki, jest olej jożoba, olej z melona, jest olej moringa, jest ekstrakt z rozmarynu i witamina E, a także jest tutaj emulgator. I to jest dobra informacja dla osób, które nie lubią tego oczyszczania olejem, bo czują, że pozostawia ten olej taką tłustą warstwę. I to jest olej, który właśnie dzięki temu emulgatorowi, który się tutaj znajduje, nie mamy potrzeby zmywania twarzy jeszcze jakimś detergentem po nałożeniu tego oleju. On po prostu emulguje sam w sobie po dodaniu wody. Tworzy się taka biała emulsja i to właśnie dzięki temu nie musimy już później korzystać z jakichś detergentów. Natomiast ja i tak domywam twarz jeszcze później jakimś żelem, więc w zasadzie nie ma to dla mnie większego znaczenia. I tutaj producent mówi, żeby ten olejek nakładać na zwilżoną skórę, ponieważ wtedy już on zaczyna emulgować i masować ten olej aż do rozpuszczenia się makijażu albo zabrudzeń z twarzy. Ja robię troszeczkę inaczej. Ja robię tak, że nalewam sobie odrobinę tego olejku właśnie na dłoń, nie zwilżam jej, tylko dokładnie wmasowuję i w ten sposób sobie rozpuszczam cały makijaż, również makijaż oczu. Po prostu traktuję tym olejem całą twarz i jak czuję, że już cały makijaż i wszystkie zabrudzenia są rozpuszczone, to dopiero wtedy dolewam trochę wody i wtedy emulguję całość i wszystko właśnie dokładnie spłukuję, po czym domywam twarz jeszcze jakimś żelem. I tak zazwyczaj właśnie wygląda mój demakijaż. Zazwyczaj tak to właśnie robię i super mi się to sprawdza. Twarz jest naprawdę świetnie doczyszczona. No i bardzo jestem zadowolona z tych olei. Mam jedno małe zastrzeżenie. Tak jak tutaj uwielbiam ten dozownik, to jest ten wcześniejszy olejek Moringa For You i tutaj jest świetny dozownik, ponieważ mogę sobie nakropić taką ilość, jaką chcę i ten olejek zawsze stoi u mnie pod prysznicem i z niego bardzo często korzystam. Tak tutaj, w tym nowym olejku, mamy pipetkę, która niestety moim zdaniem jest dość nietrafiona. Ja tak uważam, ponieważ ja, wiecie, ta codzienna czynność, kiedy musimy odkręcić butelkę, kiedy mamy na butelkę, kiedy mamy mokre ręce, zwilżone ręce na przykład i są śliskie, musimy nakropić trochę olejku na dłoń, później musimy jeszcze trafić z powrotem do tej butelki tą pipetką, zakręcić jedną ręką, to jest trochę niewygodne i powiem Wam szczerze, że o wiele, wiele bardziej pasuje mi właśnie to rozwiązanie z tym dozownikiem i jeżeli skończę ten olejek Moringa For You, to przerzucę sobie po prostu ten dozownik do tej buteleczki z pipetką i w ten sposób o wiele, wiele lepiej korzysta mi się właśnie z tych olei, ale uwielbiam jeden i drugi, świetnie się sprawdzają, świetnie doczyszczają skórę, uwielbiam te produkty i no i przepięknie pachną. Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, do czego oczywiście gorąco Was zachęcam, to wiecie, że jakiś czas temu otrzymałam paczkę PR-ową z marki Bielenda Professional i powoli zaczęłam właśnie testować te produkty, oczywiście nie wszystkie na raz, tylko po kolei, żeby dokładnie móc przetestować i wyrazić swoją opinię o każdym z tych produktów. Pierwsze na tapet poszły produkty z serii Supreme Lab. I tutaj mam tonik do twarzy z kwasem migdałowym i z kwasem mlekowym i delikatny puder do mycia twarzy. Powiem Wam, że od razu Wam już powiem, że zakochałam się w jednym i w drugim. To są produkty skierowane do skóry tłustej, mieszanej i skóry z problemami, czyli skóra, która się zapycha, która ma jakieś przebarwienia, która często ma jakieś pryszczyki, która jest właśnie mieszana, która się wyświeca, czyli dokładnie to, jaką ja mam skórę. Poza tym Bielenda zapytała się najpierw, jaką ja mam skórę, tak żeby optymalnie dobrać te produkty do moich potrzeb, więc ja im dokładnie opisałam, jakie moja skóra ma potrzeby i takie kosmetyki właśnie dobrali, za co jestem naprawdę bardzo wdzięczna, bo jest mi po prostu łatwiej teraz testować. No i tak, pierwszy delikatny puder, bo ten wyjęłam jako pierwszy, to jest delikatny puder do mycia twarzy i słuchajcie, to jest kompletna nowość dla mnie. To znaczy ja kiedyś miałam już puder do mycia twarzy i on mi się nie do końca sprawdził. Tamten puder był takim pudrem, który w zasadzie się nie pienił, rozpuszczał się w wodzie, ale w zasadzie nie miałam poczucia, żeby on jakoś tak super czyścił moją twarz. Natomiast to jest puder, który po dolaniu wody wysypujemy właśnie taki puder na twarz i dolewamy wody. Zobaczcie, to tak wygląda. To jest po prostu tak jak zasypka dla dzieci. Dolewamy tu trochę wody. Może ja Wam nawet pokażę, bo mam wodę.
Zobaczcie, i tutaj w zależności od tego, ile nalejecie wody i ile tego pudru nasypiecie, dostajecie taką emulsję, która świetnie doczyszcza skórę. Fakt faktem, próbowałam na wszelkie sposoby i to jest produkt, który nie radzi sobie z demakijażem. To nie jest produkt, który możecie nałożyć właśnie na pomalowaną skórę i zrobić nią demakijaż. Nie, on nie zmyje tuszu, nie domyje dokładnie też podkładu, więc fajnie jest sobie zmyć najpierw twarz płynem micelarnym, właśnie olejem, jakiś krok poprzedzający, który domyje nam makijaż i dopiero później oczyścimy sobie skórę właśnie tym produktem i do tego sprawdza się super. Jest delikatny, nie zdziera nam tej, wiecie, naszej ochronnej bariery. Czuję, że moja skóra jest doczyszczona, ale nie jest taka piszcząca i to jest bardzo fajne, bardzo to lubię w tym produkcie. Dodatkowym bonusem jakby tutaj tego jest jeszcze w składzie mocznik, czyli to będzie produkt, który będzie też fajnie nawilżał skórę i to jest właśnie to, o czym mówię, że ta skóra nie pozostaje taka piszcząca, że jest naprawdę świetnie doczyszczona, ale również nawilżona i to jest fajne. Składniki aktywne to, tak jak właśnie powiedziałam, jest ten mocznik, jest glukoza, dzisiaj mnie atakują, i jest jedwabna mąka owsiana. A, i jest nawet na opakowaniu napisane, omijaj okolice oczu po użyciu, dokładnie zamknij butelkę. Czyli to nie jest produkt, którym zrobimy demakijaż. No i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę mi się fajnie sprawdza i mam dużo frajdy w tym, że nasypuję sobie ten produkt, dolewam trochę wody i robię swoją miksturę, po czym zmywam całą twarz i wydaje mi się, że to jest fajny, ciekawy i skuteczny produkt. I druga rzecz, której byłam bardzo ciekawa i dlatego też w pierwszej kolejności ją otworzyłam, to jest tonik z kwasem migdałowym. Byłam bardzo ciekawa właśnie, jak działa tonik z kwasem, bo nigdy wcześniej nie używałam właśnie toników z tym składnikiem, natomiast używałam kwasów wcześniej, używałam kwasów migdałowych, kwasów mlekowych, no i faktycznie były świetne rezultaty po użyciu kwasów, natomiast nigdy nie używałam kwasów właśnie w takiej codziennej pielęgnacji, a słyszałam wiele dobrego właśnie na temat tych toników złuszczających, no i postanowiłam przetestować, sprawdzić, czy faktycznie on się sprawdza. No i teraz tak, słuchajcie, to nie jest żadna reklama, nikt nie płaci za to, żebym ja powiedziała właśnie tyle dobrego na temat tych produktów, ale testuję od miesiąca i postanowiłam, że powiem tutaj całą prawdę. Słuchajcie, to jest tonik z kwasem, który faktycznie rewelacyjnie złuszcza naskórek, ale co jest jeszcze takim bonusem, i ja wiedziałam, że kwasy tak działają, że kwasy mają to do siebie, że po ich regularnym stosowaniu znikają wszelkiego rodzaju zaskórniki, pryszczyki, drobne zmiany itd., itd. Nie wiedziałam, w jakim stopniu ten tonik sprawdzi się u mnie, ale to jest właśnie to działanie, na które liczyłam. Wszystkie moje drobne zmiany, zaskórniki, których miałam tutaj mnóstwo, zaskórniki, które miałam bardzo często w tej okolicy właśnie żuchwy czy na szyi, one poznikały. I tutaj mówię naprawdę z ręką na sercu, że ten tonik tak działa, że u mnie no po prostu wszystkie te zmiany zniknęły. Więc ja jestem bardzo zadowolona, używam dwa razy dziennie, używam rano i wieczorem przed nałożeniem kremu po dokładnym oczyszczeniu skóry. No i faktycznie sprawdza się rewelacyjnie. Jeżeli tak będzie dalej z produktami Bielenda Professional, no to myślę, że będzie się częściej pojawiała na moim kanale. I kolejną nowością to jest właśnie ta ultra stabilna witamina C zamknięta w maseczce odżywczo nawilżającej. Pokazywałam już ją Wam na tym kanale. I to jest maseczka, która będzie rozjaśniała skórę, będzie ją właśnie nawilżała i będzie ją tak jakby odmładzała. To jest maseczka, która faktycznie bardzo fajnie rozświetla skórę przez tą witaminę C. Fajnie nadaje się również pod makijaż, ponieważ skóra jest taka natychmiast odżywiona, taka, że wiecie, tak jakbyśmy się zaraz przebudziły i naprawdę spałyśmy 16 godzin, no to tak skóra po tej maseczce wygląda. I to są właśnie takie moje nowości z tej Bielendy. Do tej pory powiem Wam, co otworzyłam, to jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona, ale ja miałam duże oczekiwania wobec tej właśnie Bielendy Professional, bo dużo dobrego słyszałam o tej naszej polskiej marce. Jeszcze jak jeździłam do sklepów, jak byłam aktywną makijażystką, to bardzo dużo dobrego słyszałam o Bielendzie tej takiej tradycyjnej, którą można dostać właśnie w drogeriach. Panie się bardzo pozytywnie wypowiadały i moja Kasia, ta kosmetyczka, o której bardzo często Wam opowiadam, ma bardzo dobre zdanie właśnie na temat tej linii Bielenda Professional, tej marce Bielenda Professional i właśnie tej też linii z witaminą C. Ona mi dużo dobrego powiedziała właśnie na ten temat. Dlatego mam też bardzo duże wymagania. Jeżeli się zawiodę na którymś produkcie, to na pewno
którymś z produktów, to na pewno Wam powiem, mam do przetestowania jeszcze trochę, ale które otworzyłam do tej pory i testuję naprawdę bardzo, bardzo uważnie i już od sporego czasu, no to sprawdziły mi się super, dlatego chciałam Wam powiedzieć i przekazać moje takie pierwsze recenzje. I słuchajcie, mam produkt, którego nigdy nie pokazywałam na tym kanale, a który jest w mojej rodzinie używany od 2 lat i to tak regularnie, że z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że tych opakowań zużyliśmy kilkadziesiąt. Mówię o puszystym otulaczu i to jest marka Ecologica. To jest balsam do ciała. Ja używam tego produktu do smarowania całego ciała mojego najmłodszego synka, ponieważ ma alergię skórną i ma po prostu bardzo zaczerwienione, bardzo suche wykwity na skórze. I to jest jedyny produkt, który łagodzi mu te zmiany. I naprawdę z czystym sumieniem muszę powiedzieć, że kilkadziesiąt tych opakowań zużyliśmy. Ja po prostu czasami wyrzucam po kilka zużytych opakowań. Kiedyś trzymałam, chciałam zrobić zdjęcie i Wam pokazać po prostu, jakie ilości tego masła my zużywamy, jak często dokupujemy właśnie te opakowania, bo jest tak niesamowicie natłuszczającym, tak przepięknie nawilżającym, zmiękczającym skórę i łagodzącym wszelkiego rodzaju właśnie wykwity skórne, takie alergiczne wykwity. Mam nadzieję, że jeżeli macie takie problemy skórne, albo jeżeli macie dzieci, które mają problemy skórne, a żyjemy w takich czasach, że niestety alergia skórna pojawia się coraz częściej i to najczęściej właśnie u małych dzieci, bardzo często się to pojawia, czy to jest alergia pokarmowa, czy jakiegoś innego rodzaju alergia. My podejrzewamy alergię pokarmową i w związku z tym właśnie pojawiają się różnego rodzaju wykwity na skórze, ale to jest produkt, który naprawdę bardzo ładnie łagodzi te wszystkie zmiany, swędzące zmiany, takie suche, takie wiecie, plamy, które się pojawiają. To jest naprawdę rewelacyjne. Testowałam różnego rodzaju inne produkty, niestety ten sprawdza się najlepiej. Mówię niestety, bo nie jest on najtańszy. On kosztuje około 30 kilku złotych za jedno opakowanie, a jest tutaj 150 ml. No ale cóż, no jest to produkt, który naprawdę jako jedyny tak ładnie łagodzi te wszystkie stany zapalne, można by było powiedzieć. Więc chciałam Wam tutaj zwrócić uwagę właśnie na ten produkt, który tak często używamy, a o którym nigdy nie mówiłam, bo ja unikam trochę tematu dzieci na tym kanale, nie opowiadam za często, natomiast mam wrażenie, że powinnam tutaj Wam zwrócić uwagę na produkt, który naprawdę mi bardzo fajnie się sprawdza i któremu jestem wdzięczna za to, że jest i że stworzył tak cudowną formułę, która opiera się na samych naturalnych składnikach, ponieważ jest tutaj błękitna stokrotka, jest fasolka tonka, jest olej owsiany i jest napisane, że pięknie łagodzi, co jest naprawdę czystą prawdą. I mam taką olbrzymią w sumie nadzieję, że jeżeli szukacie jakiegoś produktu i przez przypadek traficie na mój kanał i znajdziecie tą opinię, wypróbujecie to masełko, naturalne masełko, które naprawdę cudownie łagodzi, to moja opinia Wam troszeczkę pomoże i nakieruje Was na fajny produkt. Kochani, to by było na tyle. To były wszystkie moje produkty, które ostatnio mi się bardzo sprawdziły, które testuję i które chciałam Wam pokazać i które pojawiły się nowe u mnie. Mam nadzieję, że coś Wam wpadnie w oko, że być może coś macie ochotę przetestować i mam nadzieję, że sprawdzi się również tak fajnie jak u mnie. Ale dość gadania, czas do rozdania i przygotowałam tutaj, słuchajcie, małą paczuszkę dla Was. Taką malutką. I jest tutaj mnóstwo dobroci. Chciałam Wam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo gorąco podziękować za te 9 tysięcy subskrypcji. Jest mi naprawdę niezwykle miło, że jest nas tak dużo, że 9 tysięcy to jest dla mnie ogromna ilość. Strasznie się cieszę, że lubicie ze mną spędzać czas, że lubicie mnie słuchać. Ja to dla Was tworzę, dla Was jest ten kanał i jestem przeogromnie szczęśliwa, że mogę to robić. Uwielbiam Wasze komentarze, uwielbiam na nie odpowiadać. Naprawdę strasznie się cieszę, że mogę to robić, ale co dla Was przygotowałam? Mam balsam do ciała z marki Avène. Mam z marki Nyx, mam burżuła, mam korektor z marki Rimmel. Oczywiście wszystkie kosmetyki znajdziecie w opisie na dole i tam również znajdziecie zasady dotyczące tego rozdania, więc zajrzyjcie koniecznie do opisu, tam znajdziecie wszystko. Za dzisiaj Wam już bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję Wam, kochani, naprawdę za te 9 tysięcy subskrypcji. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek, że spędziliście ze mną czas i ja spędziłam go bardzo miło. Buziaki, do zobaczenia, pa!